Cześć, dzisiaj chciałem pogadać o wybieraniu się na YouTube dzięki większym YouTuberom. Na przykład taki Stu wybił Lubiela i nagle cały internet zaczął pisać, że gdyby nie Stu, to Lubiel by był nikim i by nie miał takiego fejmu. Ale co kogo to obchodzi? Kto kogo wybija na YouTube? Stu przedstawił kanał Lubiela i tym, którym się spodobało to, co Lubiel robi na YouTube, to zostawili mu suba i zaczęli go oglądać. Ja osobiście go nie oglądam. W takich sytuacjach to trzeba zluzować majty, bo jak teraz ludzie mają takie problemy, to co dopiero będzie, jak będą dorośli, tak? A jak jakiś youtuber widzi potencjał w jakimś małym kanale, to z nim nagrywa, bo widzi, że to co robi ten mały youtuber ma jakiś sens, albo widzi starania tego małego youtubera. Ja nie widzę nic złego w wybijaniu się na dużych youtuberach. Ja jakbym był większym youtuberem i widział potencjał w moim kanale, to czemu nie, bym chętnie nagrał z nim albo coś takiego, albo z nim nawet pogadał. Dzisiaj to na tyle, dzięki za obejrzenie tego wspaniałego filmiku, widzimy się w następnym i za niedługo będzie taki jakby specjal, bo zrobię coś, gdzie no użyłem trochę montażu. Dobra, dzięki za oglądanie, cześć.